witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj postanowiłam, że nagram do Was vloga. Jeszcze nie wiem, czy on będzie z jednego dnia, czy z kilku, ale właśnie mam dzisiaj taką motywację, żeby nagrać coś dla Was. Ja dopiero tak naprawdę wstałam, wzięłam prysznic, zakremowałam teraz twarz i idę teraz zjeść sobie jakieś śniadanie, no a później będę się ogarniać i malować. Na dzisiaj jakoś nie mam jakichś szczególnych planów, pogoda jest taka średniawa, deszcz nie pada, ale no jest dosyć pochmurnie. Ale może pojedziemy gdzieś dzisiaj może do parku czy coś, bo jest, mamy dzisiaj sobotę. No i w sumie nudzi nam się w domu, więc myślę, że może się gdzieś przejedziemy, żeby sobie pozwiedzać. I tak, więc ja teraz spadam zjeść śniadanie i odezwę się do Was później. Dotarliśmy już do parku, jesteśmy w Berkeley w Stamford i właśnie stoimy pod jednym z pałaców królowej. To jest chyba taki letni, nie wiem jak ja tu wziąłam, domek. Fajny domek ogólnie. Ale co ciekawe, to jest tutaj nawet tańczowa flaga. Zaraz wam pokażę. I tutaj nad wejściem jest tańczowa flaga. Oczywiście nie chcę się wyostrzyć. O, złapała się ostrość. Więc mega fajnie. Ogólnie cały park wygląda mniej więcej tak, jest tutaj bardzo, 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 jest on bardzo, bardzo duży. A tak wygląda ten zamek. O, i z daleka jeszcze można zobaczyć, jak on wygląda. Jest tutaj naprawdę dużo miejsca. Ogromny jest ten park, spójrzcie na tą polanę. Więc idziemy się przejść gdzieś tam w dół. Ogólnie już tutaj byliśmy parę razy, ale idziemy się przejść, może dojdziemy gdzieś, gdzie jeszcze nie byliśmy. I ogólnie ta pogoda zrobiła się całkiem spoko, bo wyszło słońce. A rano było mega brzydko na dworze. Przeszliśmy kawałek dalej i zobaczcie, co tam jest. W sumie nie wiem, czy to widać. Ale jest tam pełno, pełno sarenek. Idziemy bliżej. One są taką siatką ogólnie. Ej, nie uciekajcie, sarenki! Uciekają. Jakie pokrzywy wielkie. Zobaczcie, ile sarenek. Sarenki. Wszystkie sobie poszły, jak tu przyszliśmy. Chyba się nas boją. Albo nie, one gdzieś idą po prostu wszystkie. Poszliśmy kawałek dalej w tym parku i tutaj wszędzie są kozy i chyba owce. Strasznie tutaj ogólnie dużo, spójrzcie na to. Po jednej i po drugiej stronie. Niestety trzeba uważać, że tutaj wszędzie leżą ich kupy na chodniku, więc trzeba na to uważać, ale ogólnie są takie piękne. Ty jesteś kozą czy... Nie, Łukasz, to są chyba wszystko owce, a nie kozy. My się chyba nie znamy, to są ogolone owce po prostu. Fajnie, że ja przed chwilą powiedziałam, że owca leży obok kozy, a to wszystko są owce. O mój Boże. Cześć owco. Nie, no teraz widzę, to są owce. O, zobaczcie, tutaj taka jedna jest tak strasznie blisko. Cześć. U, poszła sobie. Ogólnie fajnie to jest, że one sobie tak tutaj chodzą. I bez żadnej zagrody nie można sobie tak być blisko, one się w ogóle nie boją. Jedzą sobie trawkę. Przy okazji ją koszą. I chodzą. Ale jest też fajne to, że tutaj jest ta część parku z tymi owcami oddzielona od tamtej, że one po prostu nie chodzą i nie robią tych kup wszędzie. Nie, ucieka znowu. Znaleźliśmy dziedziusia owieczkę, która jeszcze ma futerko, bo te wszystkie inne starsze są ogolone. Owieczko, chodź tu. Ona ma taki słodki kuferek. Teraz wdepnę w jakąś kupę i będę miała. Dobra, muszę iść na chodnik. O, jest tutaj. Fuj, kupę robi. Baby owieczka. O, jest taka śliczna jeszcze z tym futerkiem. Teraz owieczka sobie sika, super. My właśnie wróciliśmy do domu, bo się mega zachmurzyło, jak możecie zobaczyć, zaraz pewnie będzie padał deszcz. Ale w ogóle chciałam wam pokazać update ogródka naszego tego przed domem, bo tutaj też podczas kwarantanny udało nam się trochę zrobić. I wygląda on tak. Tutaj macie Maurycego i Pyśka. I co tutaj dodatkowego zrobiliśmy, to tam właśnie taki czarny płotek. Też mamy parę tutaj nowych roślinek, mamy tutaj takiego ślimaka. I tak to wszystko teraz tutaj się prezentuje. W ten sposób to wygląda właśnie. Wydaje mi się, że to jest całkiem fajnie. Jest to właśnie czarny płot.
ogródkiem. I tam mamy jeszcze dwie doniczki z kwiatami. Cześć! Co masz na ogonie? Kibulki. No i chyba już zaraz będzie lało, bo strasznie zaczął wiać wiatr. Uciekam. Piesiek nie chce. Idziesz do domu, kić. Też będzie padał zaraz, chodź. Znowu zmokniesz. Witajcie kolejnego dnia. Ja już wczoraj nic nie nagrywałam, bo tak jak wam pokazywałam, zrobiła się mega brzydka pogoda, wróciliśmy do domu. No i już potem tylko zjedliśmy obiad i oglądaliśmy sobie Netflix do późna. I dzisiaj wstałam, zdążyłam się już wykąpać, umyłam sobie włosy, jeszcze mam trochę mokre. Właśnie mam zamiar sobie potem trochę ogarnąć włosy, bo właśnie mniej więcej tak wyglądają moje naturalne włosy. Są takie lekko falowane i mega puszące się. Więc mam zamiar sobie później ogarnąć trochę włosy, może zrobić jakiś makijaż, chociaż nie wiem, zobaczę. Zależy, bo mam w planach jeszcze dzisiaj właśnie nagrać jeden film dla was, więc jak widzicie, wzięłam się za filmy na poważnie. Nie tak jak zawsze jeden film na pół roku, tylko mam teraz już nagrane 3 filmy, właśnie siadam i będę je montować. Tutaj nagrywam 4 i mam zamiar dzisiaj nagrać już 5. Tak więc jest dużo filmów, jestem z siebie dumna, że aż tyle na raz nagrałam, bo u mnie to jest zawsze ciężko. Mam taki tak zwany słomiany zapał do wszystkiego, że wiecie, na początku strasznie chcę coś robić, a później się bardzo szybko demotywuję. Demotywuję się takimi, wiecie, pierdołami, że na przykład dodam film i okaże się, że widziało go 30 osób i wtedy mi się już odechciewa, czy coś w tym stylu. Strasznie szybko demotywują mnie takie rzeczy. Nie wiem, możecie napisać, jak wy macie. Czy też tak szybko się poddajecie jak ja, czy może właśnie robicie to, co trzeba do skutku. No ja niestety mam tak, ale właśnie walczę z tym i biorę się za montowanie kolejnego filmu dla was. Wczoraj wieczorem też udało mi się zrobić zamówienie na super stronie. Nie będę wam teraz mówić na jakiej, ale jest to fajna strona, z której właśnie będę nagrywać film dla was. Będzie to taki haul zakupowy, ale bardziej takie testowanie, ponieważ jeszcze nigdy z tamtej strony nie miałam nic, a jest ona bardzo, bardzo tania i co fajne, to też robi, widziałam wysyłkę do Polski, więc mega fajnie. Więc mam nadzieję, że te rzeczy przyjdą w miarę szybko, bo tam było chyba, że wysyłka od 4 do 5 dni, ale zaznaczę, że jak jest tak napisane, to w około 3 dni ta przesyłka przechodzi. Zamówienie zrobiłam wczoraj, praktycznie w nocy, bo to była jakieś 23, więc dzisiaj mamy poniedziałek, to może do środy dojdzie i będę mogła dla was nagrać ten film, bo będzie mega, mega fajny. Jeżeli wam się spodoba, to na pewno zrobię też drugą część z tego sklepu, bo jest super. Znaczy super, w sumie nie wiem, czy jest super, bo jeszcze nie mam tych rzeczy, ale są mega tanie te rzeczy, dlatego mówię, że jest super. Ja dalej montuję dla was film, teraz montuję dla was film, jak możecie zobaczyć tutaj, o naszym ogródku, o metamorfozie. Więc jak oglądacie ten film, to film o ogródku na pewno już jest na kanale, bo myślę, że pojawi się on przed vlogiem. A ja sobie tutaj właśnie mam przerwę na kawkę, właśnie Łukasz przyniósł mi kawę i croissanta i jeszcze 2 orzeszki w czekoladzie. Tak więc ja sobie teraz robię małą przerwę na kawę i croissanta i biorę się za montowanie. Ja właśnie skończyłam montować dla was film ten o ogrodzie, więc właśnie się on u góry renderuje i pokażę wam, co mamy dzisiaj na obiad. Łukasz zrobił pyszny obiadek. Ja zrobiłam jedną rzecz, zrobiłam mizerię, której w sumie jeszcze nie dokończyłam, potrzebuję dać jeszcze trochę śmietany tam. Więc mamy mizerię i pyszny taki schab z pieczarkami i zapiekany z serem w piecu. Naprawdę to jest przepyszne, no i do tego będziemy mieli ziemniaczki. Więc my się zabieramy do jedzenia smacznego. Właśnie przyszłam chwilę sobie odpocząć po obiedzie i napić się soku. I spójrzcie, jaka jest przepiękna pogoda. Słońce jest gdzieś tam. Naprawdę pięknie świeci słonko, można się opalać. Tak, w ogóle chciałam powiedzieć, że jest godzina 18, a ja dalej siedzę w szlafroku, nie pomalowałam się i nie przebrałam. Więc już chyba dzisiaj tak po prostu zostanę. Cześć, przychodzę do was z update'em mojego montowania filmów. I chciałam wam powiedzieć, że zmontowałam już cały hol zakupowy, po czym okazało się, że zaciął mi się komputer w połowie. I myślałam, że ogólnie wszystko przepadło, ale nie przepadło, wszystko zapisało się w projekcie na iMovie, więc weszłam w ten projekt i zaczęłam montować sobie dalej. No po czym jak skończyłam montować, okazało się, że pliki tak jakby nie rzuciły mi się z karty na komputer, nie wiem jak to opisać, ale co by nie było, nie da się tego w żaden sposób zapisać, a ja zmontowałam już cały film, więc świetnie. Muszę teraz to zrobić wszystko od nowa, więc nie jestem zbyt zadowolona, już mi tak oczy bolą, bo cały dzień dzisiaj siedzę przed komputerem, no i montuję te filmy, no i myślałam, że fajnie, super, będę miała już 2 filmy zmontowane.
i że jutro w końcu coś fajnego nagram, bo mam jeden pomysł na super film, no ale jak widać okazało się, że jutro muszę zmontować jeszcze raz ten haul, a dzisiaj po prostu zaraz wrzucę na YouTube ten film o ogródku, żeby się już jutro był o 9 rano na kanale, więc jak już widzicie ten film, to film o ogrodzie na pewno jest. A więc jak chcecie zobaczyć metamorfozę naszego ogrodu, to wpadajcie, bo już na pewno ten film jest na kanale. Ja się dzisiaj z mamą już będę żegnać, mega nudny dzisiaj był ten dzień, ale no po prostu nic dzisiaj nie robiłam, tylko montowałam cały dzień filmy dla was. Po czym okazało się, że zmontowałam tylko jeden, bo drugi jak na złość się coś tam w nim popsuło. No i się nie da go zapisać po prostu, albo ja nie umiem. No jakimś specem komputerowym to ja nie jestem, ale po prostu w żaden sposób po prostu nie umiem zapisać tego filmu. No trudno. Stało się jak się stało, jutro zrobię to jeszcze raz. W ogóle mam jakieś takie czerwone tu pod oczami, nie wiem, czy do siedzenia przed tym komputerem, czy co, czy tak się zdenerwowałam, że aż mi jakieś rumieńce wyszły. Ach, możliwe. A nie, ja się pewnie opaliłam. W sumie teraz patrzę na mój dekolt, spójrzcie na to. No, byłam dzisiaj 10 minut na słońcu. No więc do tego wszystkiego spaliłam się jeszcze na słońcu. Okej, tak więc ja się z wami żegnam. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału. No i jak zostawicie jakiś ślad po sobie w komentarzu, też będzie mi na pewno miło. Więc ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Cześć!